Cześć, witajcie, z tej strony Jamir, a to jest kolejny odcinek z serii dodatkowych odcinków z GTA Vice City. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj zajmiemy się gaszeniem pożarów. I jak tak sobie wczytywałam, to zobaczyłam, że mój ostatni zapis tej gry był 12 grudnia tamtego roku, więc dawno w tą grę nie grałem, więc teraz powtarzam, pamiętam jeszcze jak się lata. A ja myślałam, że to tam na drzewie jest jakaś żaróweczka, bo nie można. Tym razem zajmiemy się strażą pożarną, o ile jakaś tutaj taka będzie. O, idealnie. Dobra, siadamy. Landstarker. I chyba jest. A nie wiem, czy to jest to. Nie wiem, czy... Okej, dobra. Wóz strażacki. I zawsze lubiłem to robić. Dobra, kolejny odcinek będzie też z GTA Vice City, tylko że normalny już. A ja już zaczynam robić. Czy mi się włączały syreny? Dobra, tam, bez syreny będzie lepiej. No, no, lepiej. Driftu! Za straż pożarną zawsze dostaje się najwięcej hajsu. Przynajmniej trochę też sobie zarobimy. Próbowaliście kiedyś driftować wazem strażarskim? Akurat fajnie się nie driftuje. Jeszcze ludzi trzeba gasić. Kurde! Akurat suby musieli postawić. Ja się nie bawię. O yeah. Gaście się ludzie. Czemu zawsze musi to być jakoś za mną, no? Policjant ledwo co uszedł z życiem. Czekajcie, muszę zobaczyć, gdzie to jest. Tutaj. No, bo nie wiedziałam, czy gdzieś tam być. Tutaj. No, ale już wiem. Dobra, wybijam się. Wow, ej, ty miałeś stać. Przynajmniej te pożary nie są jakoś daleko. I gdzie to jest? Tu to jest. Okej, dobra. A kurde, nie wyrobiłem się. Przypomina... Wóz strażacki może nie jest szybki, ale jeżeli chodzi o drifty, to przypomina Elegy z GTA San Andreas. Jezu, myślałem, że to ten motor się pali. Pojedynczo. Czekaj, ja się muszę kręcić tutaj.
losu pomógł mi się wyrobić. To ja pomyślę. Zaraz będę musiał do pełni spray, ja zajechać. Mi się wóz posłali. Przynajmniej wszyscy w jedną stronę biegną. To jest dobra. No. Daj się ugasić, kobieto. Co to za nowa moda? Tak. Który to jest poziom? Ej, ale ja bym chciał się dowiedzieć, który to jest poziom, a nie ile... A nie, że to jest poziom ugaszony, bo ja wiem. Uuu, ale daleko. Ugaszamy, mogę już przejechać. Dobra, teraz dokąd założę. Czemu wszystko musi być na downtown? Czemu nie może być na uptown? Znaczy nie, to teraz się akurat zgrywa mnie, bo nie ma czegoś jak uptown, nie, ale... Na przykład wszystko się dzieje tutaj przy mojej wieży. Żółto na tym moim mini radarze jest. Już jadę. Dobra. Już jadę. Już jadę. Już jadę. Małe Haiti! No nie wierzę. No, jeszcze tylko 3000 i mamy klub Malibu. Chyba. Nie wiem. Coś chyba tak. Uuu, 3 samochody. Lol, jeden się wywalił. Tam zbugowali. O, wow. Ja tylko leciutko wolnąłem. Ten wóz teraz ten serio ma jakąś siłę, kurde. Aha. No tak, no, tak czekać można. Teraz będzie cały czas na małym Haiti, nie? Tak to było na downtown, tak to będzie na małym Haiti. Wow, nad samochodem przelecieli. Ej, czekajcie. Nie skręcajcie. Uuu, mała Hawana tym razem. Ale się wyrobił. Ej, yo, yo, move! Jezu, sygnały mi się przez chwilę zbugowały. Muszę się zamknąć taśmę i sobie zobaczyć. Bo
No. A za każdym razem jak dostanę lag albo zacznę cofać i do przodu jechać, to mi się dźwięk zacznie. No. No. Ja tam nie wiem, kto w tym Vice City żyje. Dobra, zaraz go tam ugaszę. Na razie tych muszę. Ja się kiedyś zastanawiałem, czemu tak te wszystkie wozy mają tak dużo wody albo coś w tym stylu. Dobra. Aha, najpierw jeden pobieg w ścianę, później drugi pobieg w ścianę. No, no nie, no to jest bardzo mądre. Dobra, to śliczy, który to jest poziom? No nie wiem. Tutaj po 12 poziomie to już powinno się chyba wyświetlić taka tabelka, że już 12 poziom ukończony czy coś. Nie wiem, to już chyba 8. Jeżeli zgadzam, to napiszcie w komentarzach, że zgadzam. Ja na razie strzelam, że to jest 8. Się skończył, teraz się 9 zaczął. No ja już tam nie wiem. Ja nie liczę od pierwszego razu. Nie? Panie! A najgorsze jest to, że jak ja przejadę kogoś, kto się będzie palił, no to niestety będę musiał od początku powtarzać. Tak samo jak w karetce. Jak przejdziesz kogoś, kto potrzebuje twojej pomocy, no to musisz od nowa powtarzać. Ale jak przejdziesz kogoś, to załóżmy, uratowałeś kogoś, zawiozłeś pod szpital i już możesz go rozjechać, jeżeli nie jest. Jezu! O, fajnie. Jestem ognioodporny. Dobra. Dobra, to może dobijemy jeszcze trochę hajsu. Czy no, nie no, to w sumie o to chodziło w tym odcinku. Zaraz od razu po tym odcinku zacznę kręcić kolejny odcinek z GTA Vice City. No, jeżeli chcecie więcej odcinków, jeżeli chodzi o gaszenie pożarów, bo to jest najbardziej... najlepsze zajęcie do... hajsowania, no do zbierania hajsów, więc jeżeli chcecie, to proszę dodać coś. No a ja chyba wtedy nie zgadzam, więc nie możecie pisać w komentarzach. Płońcie, płoń, burn and die. O, kubany sobie idą. Tak fajnie trochę wygląda. Do filmu można było wziąć coś takiego. Jezu, trochę to wyglądało, jakby się walnął o słup. No, dobra. Ja jeszcze trochę hajsów pozdobywam. Tak jak widzicie, i teraz już chyba z 10 tysięcy dostanę na żenfarcie. Ile? 8 tysięcy, no 8,5 nawet. Więc widzicie. Zaczynałem jak miałem 100 tysięcy, trochę więcej, a już mam 148, więc ile w ciągu 20 minut, niecałych, zarobiłem no, 50 tysięcy prawie. O Jezu, dobra. Więc jeszcze w tym odcinku ja już to zakończę i... Ło, ale się wyrobił. Dobra. W tym odcinku to jest ostatni, już ostatni raz. No nie, może ja muszę tam na lotnisko jechać. Nie, nie chcę mi się. Wow! Cofnijcie taśmę i zobaczcie. Okay, są sygnały, wszystko jest spoko, nie? I załóżmy, jadę, ja się rozpędzę, nie? I kończę sygnały i te sygnały zostają za mną, te światełka. I dopiero po jakimś czasie znikają.
Aha, ktoś do mnie napisał na Steamie. Dobra. Czekaj, nawet mnie może dodał do gry. Dobra, Jezu, musieli się rozbić na wszystkie strony świata. No ja pitałem. No tak, stój, stój. Dobra. No, Jezu. Taksówkarze i ich klienci się porozbiegali. Nie ma uciekania. Zostaniesz zgaszony. Wow, dobra. Dobra, jeszcze tylko dwóch oprócz tej babki zostało. Mam 2,5 minuty na jej zgaszenie. Bo już myślałem, że przyjadę. O, jakiś samolocik sobie startował. Nie rozjeżdżaj go, panie. No. Dobra, ja już kończę to. I zarobek 50 tysięcy, 51 prawie, więc widzieliście. Nie wiem, możecie sobie zobaczyć, przez ile czasu zarobiłem tyle tysięcy. Więc ja sobie ten samochód wstawię do naszej bazy i w tym odcinku zakupię kup Malibu. Wow, 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 wow. Dobra. No, drifty. Po co jeździć samochodami? Po co, jak są na przykład Tokyo Drift, nie? Po co przejeżdżać swoim najszybszym samochodem? Można przejechać furgonetką straży pożarnej. I tak będziesz najlepiej driftował ze wszystkich razem wziętych. No, tylko że najpierw musisz się nauczyć, bo to jest jednak trochę duże. No, dobra. I czekajcie, mamy cięcie. Dobra, zadzwoniła do mnie komórka, więc niestety musiałam odebrać. I wracając jeszcze jadę odstawić swój pojazd. W sumie będę mógł u Diaza postawić. Czy no, w byłej willi Diaza. Muszę się nauczyć tym jeszcze driftować. Później będę tym szpanował na dzielnie. Patrzcie na mój wóz strażacki, jak on driftuje. Bitch. Sobie podriftuje, nawet nie skąd coś. Dobra. Znaczy nie, żartuję. A może nie żartuję. Dobra, nie wiem. Zresztą mamy 150 tysięcy. Jedziemy po klub Malibu. Po klubie Malibu. Nie wiem co po klubie Malibu. Studio filmowe, tak. Po klubie Malibu studio filmowe. A później może drukarnia. O, ja tutaj nic nie mam. Aż dziwne. Lak, laguje. O. Widziałam środek przez chwilę. Jeszcze tylko wezmę swoje hajsy. 5000. No. Mój infernusik i jedziemy. No, tutaj chyba każdym autem da się driftować. Po prostu pół roku nie grałem w GTA, w Vice City, nie wiecie. Dosłownie pół roku. Kupujemy. No i nice. Dobra, więc w tym jakże tanecznym gronie kusi mnie, żeby mnie wesprzeć. Dobra, czekajcie, kogo tutaj mamy? Strażak, budowlaniec, nocny wilk. Aha, okej, dobra. Mamy żołnierza i mamy policjanta. A tutaj mamy sobie niezły tłumek.
mamy swoją własną ochronę i misję, tak. Jakże można... Nie! Ja nie chcę! Nie! 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 Kurde. Hey, Tommy, look at this. This is great. I've got us this mini bar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. No, I need a safe man. Oh, all right. Well, let me think. Safe, safe, safe. I got it. This guy will blow you away. Ah, nah, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Ja też myślę, że wyjdzie na warunkowe. Tylko poza ten minibar. O Jezu, ale mi się nie chce tej misji robić. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam was do komentowania, do subskrybowania i do oglądania kolejnych odcinków dodatkowych serii Zagrajmy w... Albo nie, albo nie, albo nie. Wiecie co? Wykonam tą misję. Wezmę paczkę, nawet dziwię się, że jej nie wziąłem. Wezmę ten furgon. I tak. Wykonam już tę misję w tym odcinku. A tam oczywiście wiercą, bo bez wiercenia żyć nie można. Wow, dobra. A już tam niech jedna misja będzie w klubie Malibu, skoro go kupiliśmy. Ja się staram być głośniejszy niż tam, co oni wiercą, nie? Dobra, ej. Put the weapon away or face the consequences! Hej, spokojnie. Ej, no czemu nie ma stroju? Dobra, wiecie co? Niech oni mnie zabiją. Albo dobra, ja zrobię lekką rozróbę. Może mi się nawet uda wykonać tę misję. O, ukryta paczka. Dobra, lecimy potem tego. Jeżeli mi się uda, to jestem koksem, bo nie pilnowałem tego. Chodźcie, chodź tu. Siadaj to szybko. Wow, lagi. Dobra. Niech tam to się pali, a my jedziemy sobie. O nie, tylko nie tajniacy, tylko nie FBI! Dobra, gdzie jest tutaj najbliższy Flaming Spray? Nie, jeszcze kolczatki. Wszystkie najgorsze połączenia, jakie mogły tylko być, dobra. Nie, tutaj. Dobra. Z tej strony. Dobra.
jestem bogi tej gry, bo udało mi się. Zostało mi 18 HP. Teraz musimy zabrać go do jego domu, który jest niedaleko stąd. No, migajcie szybko. No, więc odcinek dodatkowy, w którym wykonałam jedną misję, ale nic nie szkodzi. No dobra, po prostu odcinek się wydłużył. Zapraszam was do komentowania, do oglądania kolejnych odcinków dodatkowych, nie tylko z tej serii, a także z innej serii. Zapraszam was do komentowania, do subskrybowania. Więc jeszcze raz zapraszam was do komentowania, do subskrybowania i do oglądania kolejnych odcinków serii Let's Play GTA Vice.